Cześć i czołem, Mr. Pig z tej strony. Dzisiaj chciałbym wam pokazać gierkę, która nazywa się Soul Ash. Jest to roguelite, taki klasyczny pod wieloma względami, ale też ma bardzo fajny, swój własny taki twist na ten pomysł. Gra, co ciekawe, jest tworzona przez naszego tutaj wspaniałego rodaka, niejakiego pana Artura Śmiarowskiego, mojego imiennika. Poza świnią też mam inne imiona. No tak. I jako jest osobowy projekt, muszę powiedzieć, że to jest bardzo, bardzo dobrze na razie prowadzona deweloperka w tej grze. No ale dobra, o co chodzi w grze? W grze wcielamy się w powstającego z martwych boga ciemności, chaosu, czy ogólnie czegoś złego. I zaczynamy okupować jedno z ciał, które no, nam się udało uzyskać, no i próbujemy odzyskać naszą potęgę. W grze jest i crafting, i dużo takiej walki, dużo też customizacji, jeżeli chodzi o postaci, którą będziemy grali. I właśnie do tego tutaj teraz przejdę, robiąc new game. Jak widzicie, nazwijmy siebie Mr. Pigius, żeby brzmiało źle i mrocznie. Mamy naprawdę ciekawe kombinacje tutaj, bo oprócz naszych statystyk musimy sobie wybrać rasę i tak naprawdę rasę i klasę, jaką będziemy grali, ma olbrzymi wpływ na to, jak będziemy grali, gdzie na przykład nie będzie to tylko wpływ na to, czy mamy plus 2 do siły, czy i plus 2 do staminy, jak to jest, gdy jesteśmy orkami, ale też to, co będziemy jedli i jak będziemy funkcjonować. Jak będziemy wampirem, to będziemy musieli pić krew. Jeżeli zagramy liczem, to jeżeli się nie mylę, trzeba będzie wciągać taką energię życiową chyba. W innych przypadkach będziemy normalnie musieli się żywić. Będziemy mogli na przykład jeść innych ludzi, których pokonamy i zabijemy. No, jest dużo takich ciekawych rzeczy. I ja jakiś czas temu grałem, bardzo szybko zginąłem, bo to jak w typowym stylu takim roguelite'owym można bardzo szybko zginąć, tak? I teraz może ja bym sobie zagrał jakimś liczem, może? Liczę nekromantą. Tutaj mamy na przykład nasze profesje. Możemy być upadłym rycerzem, możemy być kłusownikiem, czarownikiem, berserkerem, nomadem, nekromantą. O, to tym chcę być. Nekromantą, inkwizytorem i kultystą. To są rzeczy, które będziemy mogli robić. To są rzeczy, z którymi startujemy. To są nasze abilities, które mamy. To możemy pluć kwasem, na to wychodzi, i możemy wskrzeszać zombiaki, o to bardzo chcę. Musimy najpierw jeszcze rozdysponować nasze punkty, nie wiem, może trochę życia, żebyśmy mieli, trochę inteligencji, trochę siły woli. Szczerze mówiąc, nie wiem dokładnie, jak te rzeczy się skalują z wszystkimi tutaj naszymi umiejętnościami. Tak strzelam, czyli tu jest opisane ładnie wszystko. Że szybciej robimy rzeczy, zadajemy większe obrażenie z czarów, podejrzewam, tak, i takie rzeczy. No zobaczymy. Jak mamy tutaj na przykład takiego trolla, to troll szybciej się regeneruje, ale jest o połowę szybciej też zaczyna być głodny. No, ciekawe rzeczy. O, to jest Bone Right, co to jest, o matku. No ale tak, no to fajnie sobie tak posiedzieć i poczytać, co one robią i może także popróbować, no to o to chodzi w tej grze. Zagrajmy, zobaczmy, jak nam się uda iść przez ten świat Soul Asha. Może zginiemy od razu i wtedy będziemy musieli spróbować dalej. Jeżeli się uda nam jakimś cudem przetrwać, to pogramy jakieś 25-30 minut, żebyście mieli pojęcie, jak gierka wygląda i czy warto zainwestować w nią czas i pieniądze. Gra jest na Steamie dostępna, to demo też jest dostępne na Steamie, link będzie pod filmikiem jak zawsze. No i dobra, zaczynamy. Press space to start the game. O. Tutaj trochę narzekamy, że udało mi się wrócić po tym, jak zostałem uwięziony na wieki. Dobra. No, mamy naszą postać.
Mamy pole widzenia. QE, patrzymy, gdzie jesteśmy. Tu są już jakieś ciała. Jak idziemy... Co tu się dzieje? Czyje to ciało? Czyjeś ciało? A, to może są ci kultyści, którzy chcieli nas przyzwać z powrotem. I no, widać, że im się to opłaciło. Czy ja mogę go wskrzesić? Mam na jedynce, mam wskrzeszanie. Co tutaj się dzieje? No mamy życie, mamy z naszą staminę i potem fatygę jeszcze. I czasami będziemy musieli odespać. Mamy nasz poziom, to rozumiem chyba jest. I mamy na przykład, o, life essence, tak. Czyli o to chodzi, że w tym przypadku byśmy mieli głód, jakbyśmy pewnie grali jakąś inną postacią, ale no jesteśmy liczem, więc musimy wyciągać życie z innych istot. Mamy tutaj na przykład, możemy ciągnąć coś, pojawiają się tutaj właśnie takie kontekstowe rzeczy, możemy pić, co my możemy pić, aha, ale to pewnie, tu mamy rzeczkę, tu będziemy mogli się napić z rzeczki, możemy craftować, mamy discovery map i takie rzeczy, tutaj mamy nasze pod i nasz ekwipunek, no na razie nie mamy zbyt wiele, mamy kupę kości, bardzo fajnie i mamy ten, jakiś tutaj kijek, którym będziemy mogli bić pewnie. Tu jest log rzeczy, minimapka, no rzeczy, które się pojawiają, które są obok, ale tutaj mamy, ja bym chciał wezwać. Udało mi się, ty, mam zombiaka. Ty, to ja inne też mogę? Mam jakiś limit na zombiaki? Czy ja mam jakąś manę też na to? Nie wydaje się. O, walę w drzewo. Chodźmy jeszcze, ciebie wskrześmy. To już mamy powolutku naszą pierwszą armię. No dobra, i o co chodzi tutaj teraz w grze? Idziemy, to są drzewa, chyba, tak? Tak, pewnie. Czy możemy coś z tym drzewem zrobić na przykład? Możemy, aha, możemy odpocząć, ale to odpoczywać nie chcemy. Mamy nasze skille, Command Allies. Okej, okay, mogę to wsadzić? Żeby, czyli mogę wysyłać ich, okej, bo tak to oni sobie chodzą za mną. Jak widać, czas leci w momencie, w którym coś robimy. Jeżeli stoimy w miejscu, to nic się nie dzieje, pomimo tego, że niby wiatr wieje, ale to tylko animacje. Dobra, poszukajmy, co tu znalazłem, kamień? No dobra, weźmy kamień. Co tu jest? Można przytrzymać shift, żeby zobaczyć. O, no mamy ul. Czy ja mogę coś zrobić w ul? Mogę zbierać coś z ula. To weźmy B i zacznijmy zbierać. I zebraliśmy coś, ale mamy też... Niestety... O! Pszczoły nas zaatakowały. Gińcie pszczoły! A nam zombie przyszedł pomóc. Wszystkie nasze zombie, bijcie pszczoły! Tak. Zróbcie to ku chwale swojego mrocznego władcy. Nie wiem, czy oni nie pomagają tak faktycznie, czy tylko dają się porządlić. Okej, zabiliśmy pszczoły. Zmęczyliśmy się trochę przy tym, ale no okej. Mamy aurę wokół siebie, zadajemy jeden obrażeń wokół siebie. Okej, i zostawiamy ze sobą taki pas zniszczenia, na to wychodzi też. Okej, zbierzmy, może uda się w końcu teraz. A nie, już chyba zebrałem wszystko, co jest. Mamy miodzik. Tylko że my nie jemy tak naprawdę, więc nie wiem, na ile ten miodzik nam się przyda. Dobra, chodźmy może do rzeczki. Może wzdłuż rzeczki pójdziemy. Tam po prawej stronie widziałem rzeczkę. Idziemy. O, jest rzeczka. Przy rzeczce co możemy zrobić? Możemy się umyć na przykład. O, podejrzewam, że... O, umyliśmy się. Nie byliśmy specjalnie brudni, na to wychodzi. Ekipa, wyjdziecie za mną? Jo, idą za mną. No dobra, dobra, dobra. Idziemy dalej. Ciach, ciach, ciach. Trochę tutaj korupcji rozsiejmy. Jesteśmy zmęczeni, więc może byśmy sobie odpoczęli, tak? Śpijmy. Pospaliśmy sobie ciutek. Już nie jesteśmy zmęczeni, na to wychodzi. Możemy iść dalej. O, jest droga. O, jest jakiś człowiek. Mordujmy go. Wysyłam swoich na niego. Idą? Idą? Tak, idą. Ale pomóżmy mu. Pomóżmy im. Zapłacił za to. No, a ja nie wiem. Jak na razie to podejrzewam, że... Co on miał? Miał kosę, kapelusik,
No i miał, na to wychodzi też, że swoje ciało, które zaraz skrzesimy i już mamy cztery zombiacze. No ale my się upaćkaliśmy krwią trochę, jak widać. Czy ja mogę to ubrać? Okej, okay, jakieś rezisty daje, czemu nie? Weźmiemy, czy ten kapel... O, patrzcie, ten kapefiutek jest lepszy od tego. Tak, jesteśmy wielkim panem śmierci, który idzie w takim fajnym tym kapefiutku. O! Jak widać, nie można skorumpować drogi, na to wychodzi. No bijcie go! Weźmy, o co miał? A, on miał Morgenstern. Czyli cep bojowy. Ogólnie cepy bojowe raczej nie były wykorzystywane w wojnie. Rzadko kiedy jest trochę mowa o cepach bojowych, które wykorzystywało chłopstwo w dawnych czasach, w średniowieczu. No bo po prostu to była jedyna rzecz, którą mieli pod ręką, tak? Co można było uznać za broń. Bojowe cepy bojowe, no bojowe cepy bojowe, nie były aż tak popularne, jak się może wydawać w średniowieczu, bo była to broń po prostu bardzo nieprzewidywalna. Równie dobrze mogłeś zdzielić sam siebie albo kolegę obok, tak, podczas walki, jak i przeciwnika, no bo nie zawsze miałeś możliwość wycelowania dobrego takim cepem bojowym. No niemniej cepy bojowe wyglądają bardzo cool, nie? No, Władca Pierścieni, te sprawy. Weźmy nóż, weźmy to, wskrześmy kolejnego tworka. Te nasze zombie, tu widzę, że one mają imiona. To jest zombie o imieniu Ashton, a to jest zombie o imieniu Willow. Jakie słodziaki. Gadają coś o mięsie. Ja nie wiem, czy ja muszę żywić moje zombiaki. Idźmy dalej. U, tam coś krzyczy. Dobra. Co to jesteś? A, w drzewo wchodzę. O, umyjmy się trochę, bo jesteśmy brudni. O, umyliśmy się. O, owca! Zabijmy owcę i zróbmy owce zombie. O kurde. Ty, to owca nas całkiem konkretnie leje. Dobra, ale nasze zombie się na niego rzuciły. Dobra. Jesteśmy zbyt zmęczeni, musimy odpocząć chwilkę. Wziąć oddech nad rzeczką, a w tym momencie nasze zombie będą mordowały. O, zabiliśmy owce. Czekajcie, co tu można zrobić? Mogę na przykład ciągnąć to, mogę zebrać, mogę odpocząć, dopóki będę całkowicie wypoczęty. Może to zróbmy, bo jesteśmy ranni. Mogę się napić, czy jak? U! Muszę przestać, bo tutaj się dzieją rzeczy. Znaleźli jakiegoś, kto to jest? To jest Big Bertha. Znaleźli Wielką Bertę. Przed sobą widzisz wielką kobietę, która spędza całe dni w kuchni. Okej, okay, fajnie, że jest taki flavor text do tego. Wskrześmy barana śmierci. O, z ciała barana powstał po prostu zwykły zombie. No to, no tak, tak to się dzieje. Tak powstają zombie. Z baranów. Pomóżmy naszym... Tak, zabiliśmy Wielką Bertę i wyssaliśmy trochę życia. To ta czaszka chyba, która się pojawia z niej. Co ona miała? Tasek. Ja ten miał jakiś... Ej, co mnie bije? Co to jest? Co to jest? Pszczoła! Zaskakująco twarde są te pszczoły, mam tutaj wrażenie w tej grze. Znaczy ogólnie pszczoły to... Potrafią być takie dość... No, bojowe, ale no, nie wiedziałem, że aż tak. Skrzeźmy jeszcze jednego. A, bo tu jest miasto. Ja sobie chciałem akurat pospać przy mieście. No nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Może pójdźmy tutaj gdzieś. I tutaj może sobie odpocznijmy. Kliknijmy H. Cali umorusani w krwi. O, nasze zombie chodząc po wodzie się czyszczą. Okej, okay, spoko. Śpimy sobie, mniam, 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 śpię sobie przy rzeczce, otoczony przez zombie. Zaraz zjem duszę wszystkich mieszkańców tego miasta. Dobra. Słodkie, jak sobie leży, nie, przy rzeczce, zombiaki chodzą, gadają coś o mięsie. Dobra, wypoczęliśmy chyba. Chodźmy tutaj, czy tutaj można jakoś podejść? Co to jest? To jest drewniana ściana. Okej. Okay. Ekipa, idziecie ze mną? Dobra.
No to jest kamienna ściana, to może nie. Chodźmy naokoło trochę. Okej. Okay. O, tu są jakieś drzwi. Mogłem się umyć, ale jako pan i morderca i władca zombie sądzę, że będąc całym umorusanym we krwi, jestem w 100% pokryty krwią. Sądzę, że będę robił lepsze wrażenie. I chodzę z kosą, no przecież, no to z kosą będę chodził jeszcze. A, no nie, kosa już jest trochę rozwalona. Przedmioty mają swoją trwałość. Potem na przykład można coś z nimi zrobić, no nie wiem, rozebrać je na drewno na przykład, jak już są zepsute. Można je opuścić, można je ubrać, no nie wiem, pozbądźmy się tych rzeczy, które są zepsute. No mamy spodnie, myśmy cały czas bez spodni chodzili? Szaleństwo, to niedobrze. To zupełnie źle wygląda na naszym wizerunku jako mordercy. O, tu jakiś bar jest chyba. Jako panie zła. Wielkim liczu. Ciasto jagodowe. Lubię ciasto jagodowe. Mięso. Znaczy nam się nie przyda, bo i tak nie jemy, ale... nie wiem, może liczu od czasu do czasu lubi. O kurze, strzela do mnie. Co to było? Wysyłam moich ludków na niego. Tak. Kurczę. Giń. Co ty jesteś? Erwan, człowiek... ten, rybak. To z czego on strzela tak naprawdę? Może wędką on zarzucał na nas po prostu? Na nóż? Trochę tego? Dobra, i mamy kolejnego wyznawcę. Serio, ja nie wiem, czy ja mam jakąś ograniczoną ilość tych zombie, czy ja mogę po prostu teraz do niekończonych ilości stworzyć moją wielką armię i potęgę zombie. O, wyślijmy go na nich. Ty, wychodzi na to, że on faktycznie zarzuca na nas wędkę. I się cieszy, bo to też jest rybak. Jeszcze pszczoła przyszła mu pomóc. O kurczę. Co tu się dzieje? Oni walczą, w trójkę walczą z pszczołą jedną. To coś jest nie tak. Nie wiem, jakby w Walking Dead po prostu pszczoły nagle się rzuciły na zombiaków, to było wychodzi na to, żeby było o wiele łatwiej. O, zabiły go. Fajnie, podoba mi się. O. A, i teraz za każdym razem, jak moi coś zabiją, to ja dostaję ten, esencję życiową. Kto tu jest znowu? Tu jest jakaś Dena, ona jest... Outlaw, ja przeczytałem Gutlaw, czyli jest rozbójnikiem. Siema, może da się z tobą pogadać. Mogę łapać ryby? Może ty chcesz ze mną porozmawiać? Czy ja mogę z tobą jakoś porozmawiać? Jest ja... ludzka kobieta... ciemne oczy... Kurczę, naprawdę podoba mi się, że takie szczegóły są. Jestem ciekawy, czy one są generowane, czy ktoś faktycznie musiał napisać te rzeczy różne, najróżniejsze. No ale nie wygląda na wrogą. Niemniej jesteśmy mordercami. Niemniej jesteśmy, no, panem liczem, mordercą. Trzeba zabić wszystkich, którzy nie są zombimi, żeby odzyskać naszą wieczną chwałę nieumarłych. No jak na tego, jak na bandytę, to miała tylko nóż. No. Osobiście wydaje mi się, że jak chce się być bandytą, to by tak trzeba było trochę bardziej się zainteresować, nie? Bo... chcę się umyć. Nie, bo chodzenie w krwi jednak jest takie niehigieniczne. Jeszcze dostanę jakiejś tej zapalenia wątroby typu C czy coś. Pośpijmy sobie, zombiaki będą trzymały straż. Okej. Okay. Kto mnie tu bije? Znowu pszczoła? No to wychodzi, że pszczoły są tutaj największymi przeciwnikami w tej grze. O! Straciłem mój ten. Aha, ale od razu w ekwipunek wsadził sobie nóż, bo to się zepsuło. No dobra, no dobra. Naprawdę, najbardziej się boję pszczół w tej grze. No to wychodzi. Swoją drogą, nieźle nam idzie. Jak grałem chyba ostatnio jakimś goblinem czy coś, to już byłem praktycznie martwy w tym momencie. Już grubo byłem martwy. A na to wychodzi, że posiadanie wielkiej chmary zombie na swoich usługach jest bardzo, bardzo przydatne. Jakoś nam nic nie mogło zrobić.
No, nawet nie będę zbierał tych jego barachła, tylko wskrzeszę kolejnego. Kolejnego kolesia. Nawet nie wiem, ile ich mam, jest ciemno. Nawet ich nie widzę, szczerze powiedziawszy. Nie wiem, może pójdziemy sobie spać, skoro jest noc. No, ja sobie pośpię, tak. Odpoczęliśmy trochę. A, jestem zmęczony. A, muszę znaleźć bezpieczne miejsce. To najwyraźniej nie jest traktowane jako bezpieczne miejsce do spania. No jak, no biegają wszędzie jacyś... te ma kosę. No zabijcie go, zombiaki, no. Ciach, masz. Ja zapłacę za to, tak. Dostaliśmy poziom. 6 punktów się dostaje na poziom? Nieźle. Weźmy, polepszmy sobie to, polepszmy sobie. No dobra, mamy ok. Musimy coś wybrać. Możemy kogoś zranić tak, że będzie miał coś złamane, na to wychodzi. Możemy kogoś tutaj zastraszyć. Ale nie chcemy zastraszać, będziemy pluć tą kwasem. Jak chcę pluć kwasem? Mam umiejętność plucia kwasem, teraz chcę zobaczyć, jak to działa. Okej, gadam, jestem zadowolony, na to wychodzi z tego. Czy ja mogę tu wyspać? To jest bezpieczne miejsce? A, na to wychodzi, że nie. No jak, wchodzę i morduję wioskę, na to wychodzi. O, mogę łóżko wziąć? Będę jak pirat. Mogę zmurzyć to? Jak chcę zmurzyć to? Tak. Czekaj. Kapelusik chyba lepszy jednak. Tutaj mamy ten. Tu widać, że tu jakiś mieszkał koleś bez oka, jakiś pirat naprawdę mieszkał, że wszędzie leżą na ziemi te przepaski na oko. No, jakaś wioska piracka może. O, tutaj jest... No, tutaj nic nie ma. A, tu jest koniec planszy już. Zostawiliśmy ze sobą ślady zniszczenia i mordu. Czyli dobrze, tak jak powinno być. Czy ja mam jakiś tu cel? No to jest demo, to podejrzewam, że te elementy fabularne nie będą jakoś mocno rozbudowane, ale jestem ciekawy, czy potem dalej właśnie jakieś rzeczy się dzieją. Pójdę sobie drogą dalej, o. Pójdę sobie drogą. No. Tu nic nie ma, tu nic się nie dzieje. O, tu jest też koniec planszy. Co to jest? Aha. Kawał drewna. No dobra, martwego drewna. No mi nie przyda się do niczego chyba. Dobra, zobaczmy może, jak ten crafting działa, co? Mamy crafting. Co my możemy skraftować? Możemy zrobić nóż kamienny. No dobra, zróbmy. Plup, zombie se chodzą, a my stworzyliśmy kamienny nóż. Okej, okay, spoko. To muszę zniszczyć chyba, to mi się też już nie przyda. To też... Nie wiem, czy wędka mi się do czegokolwiek przyda? Chyba nie. No, mamy jakieś żelazo? Czy mogę, teraz mogę coś jeszcze? A. Musiał mieć coś do niszczenia drewna. Okej, okay, mogę maskę zrobić. Ale to też przy jakimś workbenchu trzeba. Okej. Okay. No dobra. No, jesteśmy zbyt zmęczeni. Musimy sobie odpocząć. Dwa oddechy. Może znajdźmy jakieś przytulne miejsce, w którym byśmy mogli się wyspać, bo wszystko jest uznawane za niebezpieczny teren. No tutaj jesteśmy w jakichś drzewkach, może... A, nie wygląda, jakby to było bezpieczne schronienie. Pole widzenia jest małe. Nie wiem, czy ja mogę jakąś pochodnię zbudować, żeby... O, weźmy kamień, będziemy mogli kolejny nóż pewnie zbudować. O, nastał dzień. Tu są te wszystkie mordercy pszczoły. Nie, to ja, z pszczołami to ja nie chcę zadzierać, bo one są naprawdę poza moją klasą i poza moją ligą. Znajdźmy sobie może tu. Mogę tu odpocząć. O, śpimy sobie. Huru duru, mium, 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 sny o rządzeniu światem. Tak, i odzyskaliśmy całą moc. Ale powolutku chyba musimy kogoś znaleźć do zabicia.
Jak to jest działa? Jeżeli ten. Jeżeli będę kogoś zabijał. Okej, czyli muszę zabijać. No, technicznie muszę zabijać. Ja nie wiem, czy mi się to odzyskało. Czy ja kogoś zabiłem? Może moi kogoś zabili tam. Moja ekipa, ona cały czas chodzi jednak i. Może morduje kogoś po drodze. Jeszcze ktoś tu żywy został? Nie? Nie, gdzie są jacyś prawdziwi przeciwnicy? O, tutaj jest jakiś. Splunę na ciebie. Ble! Splunęłem na niego. Jeszcze raz splunęłem na niego. Nie wiem, czy ja mam. Mi się to wyczerpie, to plucie na niego jakoś? No to wychodzi, że nie. No to wychodzi, że mogę pluć, ile moja martwa dusza sobie zabraknie tego. No, no. W ogóle super, nie? Koleś przychodzi, bije cię w twarz, a ty na niego plu, kwasem. No. Nie spodziewałbym się czegoś takiego, idąc sobie po lesie. O, mam jakiegoś typa ciekawego. Kto to jest? O, drwal. Czy ja mogę na ciebie splunąć, drwalu? Jesteś poza zasięgiem mojego plucia jeszcze. O, teraz będzie w zasięgu mojego splunięcia. A, zagryza usta w bólu. Tak, splujmy na ciebie. Nie dojdziesz do mnie. Nie, ale my mamy żółci. Na to wychodzi, bo to... O, jakieś magiczne spodnie i siekiera. Musimy mieć naprawdę dużo w sobie jakiejś takiej flegmy, skoro tyle możemy pluć. Ale widać, że chyba plucie bardzo po prostu męczy, na to wychodzi, bardziej niż walka. O, taki na zabra... O, to jakieś kamienne mury są? O, to może tutaj będę mógł wysłać moich podwładnych. Wyślę was tu. Chodźcie. O, fajnie, że zmienia się ten odgłos chodzenia, nie? Jak teraz chodzę po... Słyszycie? Nie? No? Taki mały detal, a cieszy. Takie rzeczy, to jest jakaś jaskinia, w której nic się nie dzieje. Zawiodłaś mnie, jaskinio. Myślałem, że będą jakieś te potwory, albo bandyci, albo siedliszcze jakieś, bo to są chyba po prostu góry. Trafiliśmy na góry. No dobra. Sądzę, że z tej postaci wyciągnę co się da, żeby wam pokazać na razie. Gra się nazywa Soulash. Jest dostępne demo, tak jak mówiłem, na Steamie. Będzie link pod filmikiem, jak najbardziej. Możecie sobie spróbować. Tak jak mówię, jak grałem poprzednio, to zginąłem chyba w przeciągu 3 minut pierwszych. Więc najwyraźniej Lish, który jest nekromantą, jest OP, bo po prostu ma milion żołnierzy pod sobą. O, patrzcie, ile ich mam tutaj już nazbierane. Mamy Kelbiego, Edmunda. Siema, Edmund. Co tam u ciebie? Mamy Mavis, mamy Everlide. Normalnie super. Jestem z tych mrocznych władców, który lubi poznać wszystkich swoich podwładnych, więc tak, pójdziemy na jakąś herbatkę albo coś, no super, ten jest 54 pokryty procenta krwią, okej, okay. Ma ciemne oczy, super. No dobra, wypróbujcie, naprawdę warto, ja naprawdę wciągnęła mnie ta gra i sobie... Kilka dni temu pograłem trochę, mówię, zawsze ginąłem, ale pierwszy raz teraz gram Liszem i wygląda na to, że jest naprawdę potężną postacią. Ja jestem Mr. Peak, jeżeli wam się film podobał, to dajcie lajka, zasubskrybujcie, żeby nie ominęły was inne, bo ja tutaj oglądam takie i gram w takie różne malutkie gierki i produkcje, no one się nazywają indie z reguły, które czasami mogą umknąć normalnej uwadze, a warto w nie zainwestować czas i trochę uwagi, bo niektóre są naprawdę bardzo fajne. Więc tak, do zobaczenia przy następnym. Pa!